Cześć kochani, ja dzisiaj jestem singielką, witam was w nowym odcinku. Tak, zabierzesz mi, to są moi widzowie, a nie twoi. Tak. Ani mi się wasz tego użyć. Dzień dobry kochani, moi najdrożsi. Dzisiaj zapraszam na odcinek specjalny. Benji, błagam cię, serio, żyć nie da. Ponieważ ostatnio mój odcinek Second Hand Challenge, który nagrywałam z dziewczynami, naprawdę bardzo wam się spodobał. Dużo osób pisało do mnie, żebym powtórzyła to jeszcze raz, tylko może trochę z inną formułą. Dzisiaj właśnie będzie taki dzień. Ja się już trochę przygotowuję, szczerze mówiąc, do wyjazdu na wakacje. I Juri był już na zakupach, kupił sobie jakieś rzeczy, które były mu potrzebne. Ja tak właściwie wszystko mam. Chciałabym sobie kupić może jeszcze ze dwie sukienki, bo akurat sukienek w mojej szafie jest, powiem wam szczerze, mało. Chyba muszę jeszcze Sugar Free odwiedzić jeszcze raz, bo widziałam tam mnóstwo ładnych sukienek. Byłam wtedy skupiona na tej, na chrzciny, ale chyba pojadę jeszcze zobaczyć, co tam się dzieje. Natomiast ja, jak zauważyliście pewnie, najczęściej chodzę w spodniach. Wiecie, że jestem totalną fanką second handów i uważam, że można tam znaleźć naprawdę perełki. Przy okazji wydać mało kasy, mieć jakąś unikatową, fajną rzecz. I dzisiaj tak sobie wymyśliłam, że pojedziemy razem z Zolą i Pauliną do second handu, ale każda z nas po prostu wybierze jedną stylizację na lato. I nie będziemy tego od razu kupowały, bo ostatnio wszystko kupiłyśmy i w sumie nie do końca potem to jeszcze nam tak w 100% podpasowały i po prostu szkoda kasy i szkoda rzeczy, może przydadzą się komuś innemu. Będziemy po prostu w second handzie sobie już pokazywać te stylizacje, mierzyć, oceniać, wybierać i mam nadzieję, że będzie fajnie. Umówiłyśmy się tym razem w innym second handzie, w sumie w moim ulubionym. Często pytacie o moje ulubione second handy w Warszawie. Ciężko tak powiedzieć, czy mam jeden, ale bardzo lubię kopalnię ciuchów na Gruszewskiej i tam dzisiaj pojedziemy. No i zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, ja się zawsze śmieję, bo bardzo często zadajecie mi różne pytania na Instagramie i tak dalej. Skąd spodnie, skąd to, skąd dresik, skąd tamto. I ja właściwie tak 80% mam z second handu. Także naprawdę mega często biegam, latam po second handach i znajduję tam super ciuchy. I słuchajcie, no mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. A przy okazji pewnie będzie śmiesznie, bo zawsze jak jesteśmy w takim składzie, to jest śmiesznie. I dawno w ogóle nie było moich dziewczyn na vlogu. Także w tym tygodniu to się zmieni, słuchajcie, obiecuję. Zanim zaczniemy, to znaczy już zaczęłam i się nagadałam, ale zanim zaczniemy, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście do lajkowania, komentowania. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. I bardzo wam dziękuję, że jesteście. I że jesteście tacy fajni, naprawdę ja mam super widzów. To jest niesamowite. Słuchajcie, dziękuję wam również za 40 tysięcy na Instagramie, które mi wybiło wczoraj. Co tam, Niuniuś? Co się stało? No powiedz wszystkim. No powiedz, powiedz, co się wydarzyło. Co, ale co się dzieje? Niuniu głodny? Co się dzieje? Kocham tego kota po prostu na zabój. Będę tęsknić za tobą przez tydzień. Dobra, lecę, słuchajcie, jadę po Paulinę, Zola będzie już na miejscu i widzimy się później. Standardowo pokażę wam jeszcze tylko, jak jestem ubrana, chociaż dzisiaj powiem wam szczerze, nic specjalnego. Luźne, przewiewne spodnie, biały crop top i białe konwersy. I wezmę sobie chyba tą moją białą torebkę. Cały czas to śpiewam. Savage love. Taki dowcipniś jesteś? Mam przyzwolenie dzisiaj, że mogę jechać i normalnie kasy wydawać w second handzie. Nic nie możesz. Świętuję. Gdzieś się zarobiłeś. Juri mi nie pozwala, że mam tyle ubrań, po co mi kolejne? Doceń, że ja chodzę do second handu. Żebyś ty była na moich vlogach taka radosna jak na swoich. Byłam cały dzień dzisiaj. Zobaczymy, ludzie to ocenią. Niech lepiej nie oceniajcie mnie, dobra, pa. Lecę do autka, wzięłam ze sobą sałatkę. Oczywiście z Night to Feed You, bo nie chcę nic jeść na mieście, a myślę, że już za dwie godzinki będę głodna. I mam, słuchajcie, taką pyszną sałatkę z bobem. Za każdym razem, jak już robi się sezon na bób, to kupujemy sobie zawsze i gotujemy i jemy jak chipsy. Uwielbiam, naprawdę. Bób i czereśnie, to są po prostu dwie rzeczy, które kocham jeść o tej porze roku. A zresztą to jest w ogóle bardzo zdrowe jeść takie sezonowe rzeczy. I właśnie mam tutaj sałatkę z kaszą gryczaną, bobem, pomidorkami, orzechami nerkowca. Będzie pyszniutka. Dobra, kochani, lecę i widzimy się później. Uparzyłam się w cycka. Jaka ty jesteś piękna. Z uparzonym cyckiem właśnie plamę mam tu. A czym się uparzyłaś? Sosem. O nie, ale jakie ładne to. Dziękuję. Paulina zgarnięta, dziewczyny czekają. Najlepsza jest, Zola jest z psem i zostawia, z tą ciłałką, no. I zostawia psa u Martyny.
Ojej, ja muszę odjechać szybciutko, bo tu chyba panu przeszkadzam. I Zola zostawia psa u Martyny. No. I we trzy idziemy. Okej. Okay. Jest taki plan. Idziemy do kopalni. Ja nic nie wiem w ogóle, bo to ustaliłam z Zolą, a tego nie powiedziałam. Aha. Że idziemy do kopalni ciuchów. Okej. Okay. I każda z nas przygotowuje stylizację na lato. Dobra. Na przykład, wiesz, spódniczka i topik, ale takie letnie, żeby to było takie wakacyjne. Dobra. Jesteś może gotowa? Jasne. To się cieszę, to jedziemy. Zobaczcie, jaki mecz. Nie umawiałyśmy się na to. Ja nie mam mecza, ale miałam założyć też spódnicę przy pamperze. Więc mamy taki mecz i jeszcze zobaczcie na nasze paznokcie. Robimy taki challenge, że po prostu wybieramy po jednej stylizacji na lato i pokazujemy je sobie tutaj. Dobra, bo to bez sensu kupować, jak coś potem nie pójdzie, nie? Wygrana tańczy czy najlepsza? Wiesz co słyszałam? Wygrana tańczy? Najtańsza! Wygrywa najtańsza i najładniejsza. Będziemy brały te dwa aspekty. Powiedz drogo, bo akurat przejeżdżałam wczoraj i wyglądałam jakaś cena z okna samochodu, 96 zł. Dwa. Wow, drogo. 92. Ale to znaczy, że będzie dużo ładnych rzeczy. A to większość. 4 zł obniżki. Ale zrobili obniżkę. No, sorry, 96. To nie, dobra, idziemy i idziemy. I zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Faktycznie jest drogo. Standardowo zapomniałam o tym, żeby założyć maseczkę, a dziewczyny nie mają dwóch, ale Zola ma ubranko, szanty, ciułałki. O takie. Bardzo ładny kolor. I po prostu ja... sama. Sama to szyłaś? Tak. Super! To jest prototyp. No, nie jest. Prototyp, to jest prototyp. Aha, to dobrze uszyte. Mnie... Ojej, to deszcz. Deszcz pada. Myślałam, że coś na mnie kupę zrobił. Nie, ten... No nie wiem właśnie, może tak od dołu. A za kolczyki? No właśnie tak myślałam. Strasznie małe. Nie, nie, to jest zły pomysł. Po prostu będę iść do sklepu. Będę mówię. Trzymać. No, trzymaj sobie. Dzień dobry. Ja tak trzymam, ale mam. Jak ci idzie Paulina? Sprawdzę, czy poliester, bo jestem królową jedwabników. Tak, powinna zawsze znajduje w lumpeksie jakieś jedwabie, a ta już coś wzięła. Nie zdążyłam w ogóle się rozejrzeć, one już mają rzeczy. Wariatki. Fajne nawet. Boże, Paulina, jesteś niesamowita. Będziemy miały ciężko, żeby tutaj nagrywać, więc chyba zostawimy kamerę i nagramy już efekt końcowy. Tak wyglądają nasze koszyki, słuchajcie, po... 15 minutach. Prawda, jest mega dużo ładnych rzeczy i bardzo, bardzo dużo wzięłyśmy już do koszyka i stwierdziłyśmy, że jednak po prostu, o Boże, ja Paulina jeszcze, a ja dla Jury jest spodenki. Słuchajcie, jest za dużo ładnych rzeczy. Stwierdziłyśmy, że po prostu wybierzemy te rzeczy, pójdziemy do przymierzalni i razem wspólnie będziemy sobie dobierać stylizację i to będzie taki jeden wielki haul. Tak będzie nam po prostu dzisiaj łatwiej. Stwierdziłyśmy z dziewczynami, że nie mamy siły dzisiaj na rywalizację. Pada deszcz. Mega fajne. No, mogłabyś sobie nawet to obciąć. No właśnie tak myślę. No? Tak, super. Tak, by super. Dzięki. Wzięłaś trzy koszule do Piotrka? No, ale fajne. Fajne, no. Ale muszę zobaczyć. Kurde, Jurijowi też by się podobało, ale nie ma dla niego nigdy rozmiaru. Ma 2XL? Już nie przesadzaj. Juri będzie to oglądać, się obrazi się na ciebie. L. No, on ma XL, ale nie ma nigdy w Impactach niczego XL. Dobra, idę, bo nie mam maski, więc tak na chwilę tylko mówię do was. Ponieważ mamy naprawdę mega dużo rzeczy, zrobimy sobie teraz taką wstępną selekcję i każda z nas wybierze. Mamy tak ogólnie w koszykach po 20 rzeczy, więc musimy zrobić taką wstępną selekcję, a potem wam już pokażemy to, co wybrałyśmy. Także jedziemy, girls. Dobra, przedstawiam wam pierwsze dwie, jakieś profesjonalnie czuję się jak w jakimś programie fashion. Nie, to jak nie były tylko pary z Kajzerem. Co? No ten program z Kajzerem, co wygrywało się pralka do kota. Zong! Witam państwa bardzo serdecznie w programie Zong. Uwaga, przed państwem dwie pierwsze kandydatki. Zapraszam dziewczęta. Tam, da, da. To jest moja pierwsza i jedyna stylizacja. Zacznijmy najpierw od Pauliny. Paulina sobie wybrała taką koszulę, ona jest naprawdę piękna. Niestety nie jest jedwabiu. No nie, bo Paulina jest królową jedwabiu, ale to nie jest jedwab i super shorty. Skąd są shorty? New Look. New Look. I shorty kosztowały, w sensie kosztują 20 zł, a koszula jest handem i kosztuje 12. Także cała stylizacja jest za 32 zł.
Ale to jest hit, słuchajcie. Ta sukienka jest po prostu mega izola, w niej tak pięknie wygląda. Nie wiemy, co to jest za marka. Jest duża, ale z paskiem w talii do radości. Dokładnie. Jest marka tutaj, jest z metką nieużywana. Z metką nieużywana Stone Island. Nie znam tej marki. Ja też nie, ale jest ładna i kosztuje 35 zł. Więc... czyli mamy podobne tutaj ceny, 35 zł. Ta sukienka jest w ogóle sztosem. Izola w sumie wie... Co to jest? Już patrzyłyśmy, już z Pauliną na to. W ogóle to są takie śmieszne kostiumy, zobaczcie. Kostium w banany na przykład. Albo tu jest w cytrynki z muszelkami, jakieś takie pierdołki. Dobra, także ja oceniam Paulinę stylizację na 8, a twoją Zola na 10. Sorry, Paulina. To jest ta sukienka, to jest 10 na 10, bo tak ładnie w niej wyglądasz. Jest po prostu ten kolor, jest, to jest twój kolor, totalnie. Naprawdę. Ale my w lodówki w ogóle w takim ładnie wyglądamy. Tak, i super jest sakiecka. Bardzo mi się podoba. Oto twoja chwila prawdy. Dobra, wcześniej się nagrywało. Moja stylizacja jest trochę niekompletna, ponieważ teraz na mnie dosyć sporo za duże. Ale to mi się podoba, jest Pretty Little Thing i mametkę. I po prostu sobie to zmniejszę. Ale to jest bardzo ładne. To jest ja bardzo lubię takie, ładne. Ja lubię takie bluzeczki, więc to sobie po prostu wezmę i zmniejszę. A to są takie spodenki z Hollis, teraz wykoczone, nie wiem, bracie, dziewczyny. Bierz, fajne są to. One, jest ta koszula. One kosztują... Pokaż Paulinę jeszcze, bo tak ładnie wygląda teraz, widzisz? Tak, koszula jest bardzo ładna. Nie tylko koszula! Ewa, ile kosztuje ta stylizacja? Ta bluzeczka kosztuje 10 zł i spodnie też kosztują 10 zł, bo jakie wybrałam mega lekkie rzeczy. No. Ale pokażę wam jeszcze bluzeczkę taką, którą na pewno wezmę, bo ma śliczny kolor, co? Też fajna, ładna. Tak, bardzo jest. Ładna. I do tych spodni też bym jechała, ale też wzięłam sobie taką na żółtko szlafroczek. I w ogóle słuchajcie, te wszystkie szlafroczki tutaj, bo jeszcze są tutaj. Teraz je przymierzymy. I one wszystkie są z metkami, więc bardzo fajnie. I to chyba biorę, co? Bo to jest bardzo ładne. Nawet też bym mogła pozwolić do tej bluzki różowej, bo spodenek i... Tak, tak, tylko taka narzutka, no. Generalnie my z Pauliną mamy jedną stylizację. A ja nie wiem, plus ja mam więcej. Katankę na rzutkę, a Zola ma tutaj cały jeszcze tabun rzeczy. Nie, ja nie mam. Możesz pokazać tą bluzkę. Tak, Zola znalazła super bluzkę na dziele męskim. Ekstra jest w ogóle. I nie wiem, czy to zobaczycie, ale ona jest taka welurowa. I ma taki napisik. W ogóle tego nie widać. Nie widać? No, chyba nie. O! Widać. Znalazłam bluzkę w takie groszki. No po prostu tak mi się ona podoba, ale niestety jest to rozmiar 44, czyli to jest XL-ka i no już to założyłam i razem z dziewczynami stwierdziłyśmy, że... Nie da się tego. No way. Ja układam. Ja sprzątam. Jak zawsze, Paulina dba o porządek. Proszę bardzo, kolejna stylizacja. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mam właśnie prawie że identyczną bluzeczkę, którą się często pytacie i ona też jest second handu z tego, by the way. Też ci ładnie w tym kolorku. Tak jest. Czyli Zola wygrywa nasz pojedynek. Tak, bardzo ładnie. No bo Zola wybrała najlepsze. Nie był pojedynek i nie czułam presji. Teraz wersja nocna, nieco bardziej, no nie wiem. Zapraszam. Wyglądam jak w pasiaku. Paulina wygląda jak gejsza. I jest jeszcze taki różowy szlafroczek. Wszystkie są w ogóle z metkami, słuchajcie. No ale są ja takie, wiecie. Pokaż? Oh shit. Cóż za kamienie, cóż za bogactwo, cóż za przepych. Bułgaria, złote piaski. Ładne kolory. 2018. Wszyscy coś mają, wszyscy są tak względnie zadowoleni, aczkolwiek na to, ile wzięłyśmy rzeczy do przymierzalni, to... Oczekiwałam, że więcej będzie dobrych, nie? Tak, zdecydowanie. Dlatego zawsze w rynku się trzeba mierzyć, słuchajcie, zawsze. Wróciłam do domku, zjadłam i... leżę z dziadem. Ktoś napisał pod moim filmem, że jesteś kluską. Trudno. Bardzo nieładnie, tak o moim misiu. Kluska klusce wypomni. Ale na obronę Jurija zaraz idziemy na siłownię. Słuchajcie, to nie był jakiś najlepszy lumpeksowy łup w mojej karierze, że tak powiem, shoppingowej. Ale bardzo jestem zadowolona z tej narzutko szlafroczka. W sumie stwierdziłam, że to jest bardziej narzutka. Zaraz ci Juri w ogóle pokażę, bo ci nie pokazywałam. Nie mamy czasu, ale piękne jechać. Zdjęcie osi wydała. No piękne. Przepiękne. Słuchajcie, i co? I mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę to była inna formuła, po prostu zrobiłyśmy takie małe buszowanie w second handzie i coś mi się wydaje, że ja na tym nie poprzestanę, bo nie jestem tak usatysfakcjonowana w 100%, bo mi zabrakło takiego, wiecie, łupu takiego, że coś znalazłam mega za super niską cenę. No ale może jutro, może ze mną pojedziesz? Nie.
W ogóle super spodenki dla ciebie widziałam, ale ci nie kupiłam, bo były za drogie. Kosztowały 22 zł i stwierdziłam, że to za dużo. No bo wiecie, jaką ja mam zasadę. Ja w lumpeksach kupuję rzeczy tanio. Ja nie lubię w lumpeksach przepłacać, bo równie dobrze mogę iść do sklepu. Jeżeli już wybieram lumpeks, to chciałam, żeby ta cena jednak była adekwatna do miejsca. Lecimy zaraz na siłownię. Dzisiaj w ogóle, słuchajcie, coś mi się stało i... Wiecie, na co miałam ochotę? Na arbuza i żółty ser. Bo jesteś w ciąży. Nie jestem. To fajnie by było. Ja chcę ślub najpierw. Będzie. Wcześniej miała dziecko, no ja chcę ślub. Ja lubię mieć wszystko po kolei. I jadłam arbuza z żółtym serem. To było mega dziwne, serio. Ale taką miałam ochotę, zobaczyłam arbuza w żabce i po prostu oszalałam. I nie wiem czemu, ale połączyłam go z żółtym serem i bardzo mi to smakowało. Spróbujcie, może wam też posmakuje. Chciałam zmienić perspektywę, też szpilka tam, ale tutaj pranie. U nas jest bałagan, już wam to mówiłam, nic się nie zmieniło. To znaczy posprzątałam, ale ponieważ przygotowujemy się już do wyjazdu, to po prostu wszędzie jest pranie. Ale bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Ja was zachęcam do tego, żeby jednak szukać ciuchów w takich niestandardowych miejscach i oprócz sieciówek... Na śmietnikach również możecie szukać. Też jest standardowe. Ale się uśmiałeś sam ze swojego dowcipu. Iście o krok dalej i iście na nie słuchajcie, Gonga tak głupot. I ludzie, o, a tak? A ile ci ładnych rzeczy w lumpeksie kupiłam? Mi? No tak, tobie, a komu? Ze trzy. Nieprawda, nie oszukuj więcej. Tobie jest ciężko, bo nie ma twoich rozmiarów. Ja ci sobie reserved kupiłem dużo rzeczy. Jestem najbardziej dumny ze swoich spodnych. I ty wydałeś 500 zł, a ja wydałam 30. Jakie 500 zł? O czym ty mówisz? Zapłaciłem za klatki. Dobra, już myślę. Dobra, nieważne. Ewa. A ja 30, o 1,0 mniej. To 200 dla mnie teraz, żeby była równowaga w związku. Dobra, buziaki, całuję was, kochani moi, i widzimy się. Ała! Jezu, oszalałeś, Boże! Na siłownię dawaj, masz. Puknę cię zaraz, widzimy się, skarby, w kolejnym odcinku. Skarby, pa, pa. Chyba, że go uduszę. Będę wtedy singielką. Singielka Ewa, cześć kochani, ja dzisiaj jestem singielką. Witam was. W nowym odcinku, tak, zabierzesz mi. To są moi widzowie, a nie twoi. Tak. Ani mi się wasz tego użyć. Pójdą za dobra, pa.